Witam jeszcze raz bardzo serdecznie, moi kochani, wszystkich zgromadzonych, braci, siostry, przyjaciół prawdy. Cieszę się bardzo, że mogę po jakimś czasie znowu być między wami. Przeczytam jeszcze raz te święte słowa, jakie były czytane. Drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy, wiersz trzeci i wiersz czwarty. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do czego? Pamiętacie to? Do życia i pobożności. Tak jest. To znaczy, że można prowadzić pobożne życie. Dzięki czemu? Dzięki komu? Dzięki boskiej mocy. W kim? W nas. Tak. Przez które to darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się jakimi? Stali się uczestnikami boskiej natury. To znaczy jest to możliwe, żeby każdy z nas, każdy człowiek miał w sobie jaką naturę? Boską, tak. Co to może być ta boska natura w człowieku? To jest Boży charakter, tak. W naszym ludzkim, grzesznym ciele może być czyj charakter? Boży, tak. Jest to świętą prawdą, tak. Może być Boży charakter i wtedy unikniemy skażenia, jakie jest na tym złym świecie. Czyli można żyć w grzesznym ciele, mając w sobie Boży charakter. Czy znamy takich ludzi z Pisma Świętego, którzy mieli w sobie Boży charakter? Znamy, bratki wasze, tak, znamy, tak. Otwórzmy, moi mili, Ewangelię Mateusza i tam rozdział 19. Przypomnijmy sobie o pewnym człowieku, o którym wydawałoby się, że ma w sobie Boży charakter, bo tak na początku by się wydawało. Ale powiemy też i o takich, co mieli całkowity Boży charakter. 100%. Mateusz, rozdział 19. I tam od wiersza 16 pisze tak. I oto ktoś przyszedł do Jezusa i rzekł mu: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć jaki żywot? Wieczny. Dobre pytanie czy niedobre? Bardzo dobre, bardzo mądre nawet powiedziałbym, prawda? Bardzo dobre i mądre pytanie. Skierowane do kogo? Do Pana Jezusa. Do najlepszej osoby na świecie, który Bóg miał ludzkie ciało. Tak. No Pan Jezus się na pewno ucieszył tym, prawda? Przychodzi ktoś, tam dalej teksty mówią o tym, że był to jaki człowiek? Bogaty młodzieniec. Ewangelista Marek pisze coś więcej na temat tego bogatego młodzieńca. Tam pisze ewangelista Marek, że ten bogaty młodzieniec zwrócił się do Chrystusa, nawet powiedział mu: Nauczycielu dobry. Mateusz pisze tylko o nauczycielu. A Marek pisze o dobrym nauczycielu. A ewangelista Łukasz pisze nawet, że ten bogaty młodzieniec miał jakieś stanowisko. Był to dostojnik żydowski. No kochani moi, żyjąc w tamtych czasach, a być bogatym, a jeszcze co mieć? Stanowisko jakieś wysokie, no to bardzo dobra rzecz, prawda? Bardzo dobra sytuacja, tak by się wydawało. No i ten bogaty młodzieniec mówi tak: Nauczycielu, co mam czynić, aby być zbawionym? No bardzo dobre pytanie. Ja też kiedyś chciałem być zbawionym. Takie pytania miałem, zanim znałem prawdę Bożą. I odrzekł mu Pan Jezus: Czemu pytasz mnie o to, co jest dobre? Jeden jest dobry, tylko Bóg jest dobry. Tak. A jeśli chcesz wejść do żywota wiecznego, co rób? Przestrzegaj przykazań Bożych, tak? Dlaczego Pan Jezus zwrócił mu uwagę na to, że jeden jest dobry, tylko Bóg? Przecież ludzie też potrafią dobre uczynki robić. Nawet ateiści też potrafią dobre uczynki robić.
Ale dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg daje im takie myśli, daje im natchnienie, aby coś dobrego uczynili. Tak, tak. Szanujemy każdą wolę każdego człowieka, prawda? Pan Bóg też szanuje. I dzięki Bogu człowiek staje się dobry, bo sam od siebie nie. Bo jaki człowiek się rodzi? Każdy. Jaki się każdy rodzi? Grzeszny. Co jeszcze? Upadły. Co jeszcze? Z jakim charakterem? Z niedobrym charakterem. Bo co odziedziczamy po naszych przodkach? Grzechy i złe charaktery. Tak. A jeśli ktokolwiek jest dobrym na tej ziemi, to tylko dzięki Bogu. Dlatego Pan Jezus powiedział mu, dobry jest tylko Bóg. I Bóg może człowiekowi dać dobre myśli. I człowiek dzięki temu, jeśli posłucha się kierownictwa Bożego, Ducha Świętego, no to dobrze coś robi, prawda? Tak. Ale co było dalej? I mówi mu ten bogaty młodzieniec, których przykazań? Jak to jest? Żyd pyta Żyda, których przykazań? Dlaczego bogaty młodzieniec jako Żyd pyta dobrego nauczyciela Chrystusa też jako Żyda, jakich przykazań przestrzegać? Czy nie wiedział jakich? Wiedział, ale nie wiedział, o jakie konkretnie Panu Jezusowi chodzi. No bo Żydzi mieli różne prawa, różne przepisy, zakony, jak to się mówi, prawda? 10 przykazań to było to podstawowe prawo, prawo moralne, jakie Pan Bóg dał już od samego raju. A potem na górze Synał dał Mojżeszowi w formie pisanej, prawda? Potem było prawo ceremonialne po upadku człowieka w grzech. Prawo ceremonialne, prawo ofiarnicze, prawo kapłańskie. Prawo ziemi, kiedy uprawiać ziemię, kiedy nie, kiedy ziemia ma odpoczywać, prawda? Tak, specjalne prawa były bardzo dobre. Było też prawo higieniczne. Do dzisiaj ono jest kontynuowane. Było też prawo położnicze, żeby matka po urodzeniu odpoczywała 3 miesiące. Do dzisiaj ono funkcjonuje. Bardzo dobrze. No i ten bogaty młodzieniec pyta się, jakich przykazań? Bo mówi, że przestrzegał ich od jakich czasów? Od dziecka, od młodości swojej. Czyli był bardzo zainteresowany tym, co czynić, aby być zbawionym. No i wtedy Pan Jezus odpowiedział mu, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywie, czcij ojca i matkę swoją i tak dalej. Pan Jezus mu wyrywkowo powiedział o niektórych przykazaniach Bożych z dekalogu Bożego. I ten młodzieniec mówi, Panie, przestrzegam to od młodości mojej. Czego mi jeszcze brakuje? No i wtedy Pan Jezus mu odpowiedział, wiersz 21, tam pisze o tym. I rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być jakim? Doskonałym. Idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim i będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Prawda? No bogaty młodzieniec, jak to usłyszał, na pewno z radości aż podskoczył, tak? Czy jak tam pisze? Odszedł będąc zasmucony. Dlaczego? Przecież dostał piękną odpowiedź, bardzo mądrą. Mądrze się zapytał, mądrą odpowiedź dostał. A dlaczego odszedł zasmucony, zamiast się ucieszyć? Tak, bo kochał bogactwo, zamiast Pana Boga, prawda? Tak. I dlatego też jest napisane, że bogatemu będzie ciężko wejść do Królestwa Bożego. Pan Jezus nie potępiał bogatych ludzi. Tacy są potrzebni w Kościele, czemu nie? Dają na misję Bożą, tak. Z radości, od serca dają, tak? Ale jeśli ktoś umiłował bogactwo więcej niż kogo? Niż Pana Boga, no to biada jemu, prawda? Jego wina osobista, tak? Dlatego Pan Jezus potem powiedział, że
Wielbłądowi lżej jest przejść przez co? Przez ucho igielne w Jerozolimie, niżeli bogatemu do Królestwa Bożego. Dlaczego Pan Jezus takie przyrównanie tam podał? Dlatego, że w Jerozolimie były różne bramy, różnej wielkości wtedy. Główna brama wejściowa, wiadomo, na powozy. Ale były też takie małe, gdzie zamykano wielkie bramy. Ta mała na noc otwarta jeszcze była. I nazywała się jak? Ucho ogielne. Taki miała kształt, prawda, jak ucho ogielne. No i wielbłąd, jak tam się przeczołgał na kolanach, to jakoś tam się dostał, prawda, tak. Tak. A apostoł Paweł pisze, że korzeniem wszelkiego zła, co takiego jest? Miłość do pieniędzy. Tak, to jest korzeniem wszelkiego zła. Miłość do pieniędzy. I wiecie co, powiem wam takie doświadczenie jedno. Kiedyś jeszcze, jak przechodziło się z Polski z polskiego Cieszyna do czeskiego Cieszyna, no i teraz też się przechodzi, ale wtedy jeszcze na okazanie paszportów, przez okazanie paszportów się przechodziło, prawda? Byliśmy wtedy już w Unii Europejskiej, ale jeszcze nie na podstawie umowy z Schengen, prawda? No ja byłem w Polsce, zrobiłem zakupy, bo wiecie co, w Czechach się opłaca pracować, a w Polsce kupować, tak, no taka jest prawda. Minister finansów czeskiego powiedział, rządu czeskiego powiedział w telewizji. Narzekacie, że jest drogo? W Czechach? Jedźcie do Polski. Tak powiedział, oficjalnie. Tak. No i moi mili, i ja zakupy zrobiłem w Polsce, w Cieszynie Polskim. Idę do Czech i patrzę na posadzkach, na tych betonach, w tych miejscach, gdzie się przechodziło, prawda, gdzie kontrole były celne, siedzą ludzie, mężczyźni, kobiety, dzieci z torbami, z bagażami. Patrzę, co się tam robi. Pytam się celnika czeskiego, prosim was, co tu się dzieje? Co tutaj jest? No to są Czeczeńcy, uciekają z Czeczenii i czekają na azyl polityczny. No bo tam Rosjanie bombami domy rozwalili, prawda? No i oni tak uciekają, biedaki, no i czekają. Aha. I pomyślałem sobie tak, Panie Boże, pomóż mi pomóc im. No ale co mogę im pomóc? W jaki sposób? Ja przeszedłem przez rzekę Olzę, idę na czeską stronę i modlę się po drodze. Panie Boże, ja bym chciał im pokazać Twój charakter, jaki Ty masz. Nasz Bóg chrześcijański, bo oni są ze wschodu, a może tam jacy oni są. Może to są muzułmani, albo buddyści, albo jeszcze tam jacyś inni, prawda? Może tam mają innego Boga. Ja bym chciał, abym ja mógł im pokazać Ciebie, mojego Boga, z Twoim, Boże, charakterem. No i dobrze. I Duch Święty dał mi myśl. Idź do pierwszego, lepszego obchodu z potrawinami. To znaczy sklepu spożywczego. I patrzę, jest. Przychodzę do tego sklepu czeskiego, mówię, dobry dzień, proszę was pięknie, muszę u was nechać moje taszki? Czyli zapytałem się tej pani sprzedawczyni, czy mogę u pani zostawić moje bagaże? Ona mówi, może pan, ale musi pan coś kupić. A ja mówię, tak, tak, po to przyszedłem właśnie. Niech pani sprzeda mi takie torby duże, te reklamówki z Tesco, wiecie, czy te sklepów, takie duże te reklamówki. Pełno bułek niech pani sprzeda mi. Dobrze. Potem mówię, niech pani sprzeda mi dwa wiaderka sałatki bramborowo-zeleninowej. To jest po polsku? Jarzynowo-ziemniaczane te sałatki. Tak. I wiecie, co ona mi na to powiedziała? Panie, Pane, co ma te wesele w domu? A ja mówię, nie, nie, wesela nie mam, dawno się ożeniłem. No to czemu pan aż, procz pan aż kupuje tolik? Czyli dlaczego pan kupuje aż tak dużo? A ja mówię, prosim was, bo tam siedzą na tej celnicy, po czesku mówię jej, prawda, głodni ludzie, ja chcę im dać.
O, mówi, panie, to pan w niebie będzie za to. A ja mówię, o nie, nie, za to do nieba się nie idzie. Za 50 bułek i 2 kible, 2 wiaderka sałatki, za to do nieba się nie idzie. No to za co? A ja mówię, do nieba się dostaje w inny sposób. A w jaki sposób? Trzeba uwierzyć w Słowo Boże, w Chrystusa, Zbawiciela naszego, umiłować Go i naśladować Go. A Pan Jezus co mówi? Jeśli mnie miłujecie, to co takiego? To przykazania moje zachowywać będziecie. Jan 14, 15. To wyraźnie pisze. Aha, no to dobrze, niech Pan idzie. Ja wziąłem to wszystko i idę, wiecie? Jestem na połowie mostu rzeki Olzy i celniczka czeska do mnie podchodzi. Panie, dokąd Pan idzie z tym? Co Pan tu ma? Ja mam tu bułki i sałatki bramborowe. Dla tych biednych ludzi tam siedzą na tej celnicy. To senes mi, tak mi pogroziła. To nie wolno, po polsku mówiąc, nie wolno, to się nie śmie tak robić. A ja mówię, co ja szpatnego dzielam, czyli co ja złego robię. To się nie śmie. Ja wiecie co, ona tak mi zastawiła drogę, zatrzymała mnie, a ja ją tak obszedłem, wiecie, obszedłem, idę dalej prosto. A ona wtedy zawołała kogoś. Kogo ona ma wtedy obowiązek zawołać? Każdy celnik. Straż Graniczną. Tam byli po drugiej stronie mostu stali żołnierze z karabinami. Czesi i Polacy. I ona tak, chodźcie tu, chodźcie tu. Jakiś przestępca tu idzie, słuchać się nie chce. I oni przyszli, a ja patrzę, karabiny ściągnęli z karku i tak za mną. I ja w tej chwili zacząłem się w myślach modlić. Panie Boże, daj, żeby oni nie zdążyli strzelać, żebym ja te drzwi zdążył otworzyć tam. I otworzyłem i patrzę, oni tam siedzą, ci biedni ludzie, i daję im na ich kolana te bułki, te torby z tymi bułkami, no i te wiaderka z tymi sałatkami. I ja mówię tak, bierzcie to, dzielcie się i jedźcie to. Wiecie, co oni wtedy zrobili? Tak, spasiba Bogu, spasiba Bogu. Czyli dziękowali Panu Bogu w jakim języku? W rosyjskim, tak. No i ja się odwróciłem, patrzę, a ci żołnierze z tą celniczką chcą mnie aresztować. Za to chcą mnie aresztować. Ja mówię do tej celniczki czeskiej, prosim was, co sem szpatnego udzielal. Czyli co złego zrobiłem, że dałem im jedlo, dałem im się najeść. Ona tak wtedy, no dobra, idźcie sobie. I poszedłem, tak. I potem opowiadam to w tygodniu jednemu koledze kamieniarzowi. Mam tam swoją firmę kamieniarską. Ale robię usługi też dla innych kamieniarzy, bo są tacy, co im się ręce trzęsą i nie utrzymają dłutka w palcach, wiecie? A ja mogę, dzięki Bogu. A moci ode mnie. Ja to opowiadam mu, a on mówi tak, wiesz co, tobie nie było szkoda tyle pieniędzy dać? Przepraszam. A ja mówię, nie było mi szkoda. Zależało mi na tym, aby oni zobaczyli charakter mojego Pana Boga. Aha, no dobrze, dobrze, niech ci będzie. Moi kochani, można mieć charakter Boży w sobie, czy nie można? Można. A jak często? No w sobotę na pewno, tak? Bo mile się tu widzimy, witamy. Jak często? Zawsze. Każdy dzień. A jak częściej jeszcze? Każdą go... Dzinę. A jak częściej jeszcze? Każdą minutę. Tak, kochani moi. W jakiej sytuacji jesteście nieraz w swoim życiu? W różnych sytuacjach, prawda? I ja też. Ale charakter Boży można zawsze w sobie mieć. Bo Duch Święty tak wspaniały pomaga nam w tym, prawda? Pan Jezus powiedział to.
Po moim odejściu dam wam Ducha Świętego, a On wprowadzi was w całą prawdę. Co jeszcze uczyni wam? Przypomni wam, co ja mówiłem wam. Pan Jezus mówi, co jeszcze uczyni wam? Będzie prowadził was, będzie posilał was, będzie wzmacniał was. Tak, kochani moi, tak. Ja sam od siebie bym tego może nie wymyślił. Ale Pan Bóg daje nam myśli, żeby zrobić dobry uczynek jakiś. Nie na zasadzie zasłużenia sobie na zbawienie, nie. Ale na tej zasadzie, żeby przez ten dobry uczynek pokazać ludziom, jaki nasz Pan Bóg wspaniały jest, jakie dobry jest. Tak, tak, kochani. Jeśli pozwolicie, powiem wam jeszcze jedno doświadczenie. Już z mojego miasta, z Ostrawy. W kościele tam są też klasy, szkoły sobotnie, to jak to były dzisiaj, prawda? Ja mam swoją klasę przy wejściu. No i patrzę, jakiś pan wchodzi, obcy nam, no to znaczy nieznany nam. No każdy może wejść, każdy może z ulicy wejść, zapraszamy. I ja mówię, proszę was, niech pan siada. Proszę bardzo, niech pan siada. On usiadł i ja mówię mu, tak, proszę pana, tu się mówi czteroma językami. Polski to ja, czeski to oni, Słowacy to oni, Ślązacy to oni. Wszyscy, co tu jesteśmy. Rozumie pan? Ja wszystko rozumiem, nawet jeszcze niemiecki rozumiem. No to dobrze. I usiadł. I był jakiś tam temat, prawda, tak jak dzisiaj był temat. I ja mówię, może pan uczestniczyć w naszej szkole sobotniej. Może pan ma swoje zdanie jakieś. Tam się po czesku mówi swój nazor, czyli zdanie swoje na jakiś temat. Może pan to wypowiedzieć. Może pan się zgadzać. Pan się nawet nie musi zgadzać, nie? Ale może pan to powiedzieć. No to dobrze. I uczestniczył. Zadawał pytania, odpowiadał też, prawda. Potem to korygowaliśmy ze Słowem Bożym. Spodobało mu się to. No i potem była przerwa, potem kazanie było Słowa Bożego, to jak teraz, dzisiaj. I po kazaniu do mojej małżonki czeskiej mówię tak, Kotuś, wiesz co, tego pana bierzemy na obiad. Tak, ona ma na imię po czesku Jana, to jest Janina po polsku. Nie? Ja tak mówię Kotuś, bo Kotuś to taki milutki Kotuś, wiecie, no. Można pogłaskać. No i mówię, bierzemy go dzisiaj na obiad. A ona mówi, no wiesz co, może innym razem. Ja mówię, a co się z tobą dzieje? Ona mówi, wiesz co, nie jestem przygotowana. Ja mówię, wiesz co, to ja mój talerz daję jemu i bierzemy go. Tak. Ona potem przyznała mi się, dlaczego tak nie chciała go ugościć? Bo bała się go. Bo to był człowiek bezdomny, wiecie. I to się dało poznać. No i ona się go bała. I ja mówię do niej, ty jedź wcześniej do domu, a ja przyjadę z nim. No i przyjechałem. I proszę was, zgadnijcie, drogie siostry, gospodynie, zgadnijcie, brakło dla niego talerza zupy, czy nie brakło? Nie brakło. Tak, zostało jeszcze, tak. Ja nie znam takiej gospodyni ani w Polsce, ani w Czechach, żeby nagotowała zupy co do kapeczki, co do łyżeczki. Zawsze coś zostanie. Tak, kochanie moi. Najadł się i napił się i potem mówi tak, wiesz co, Heniek, mam pytanie do ciebie. Czy Żydzi będą zbawieni? A ja mówię, jako naród wybrany, od czasu ukrzyżowania Chrystusa i kamienowania Szczepana już nie są narodem wybranym w Izraelu. Już nie, bo przekroczyli tą granicę. Ale jako Żyd osobisty człowiek, jako osoba, jeśli przyjmą Chrystusa jako kogo? Jako swego Zbawiciela osobistego, będą go naśladować, mają szansę. I wtedy on tak ręce do góry złożył i mówi, chwała Bogu, ja jestem Żydem. Tak.
miał pochodzenie żydowskie. W czasie wojny matka go zostawiła jako małe dziecko i uciekła na zachód. Ze strachu uciekła. I potem on był w domu dziecka wychowywany. I moi mili, i tak się ucieszył tym. Ja mu potem dałem i buty, i kurtkę, i wszystko mu dałem, co mu trzeba było, prawda? Żona mówi, idę do szafy dać twoje koszule. Otworzyła szafę, mówi, wiesz co? Ty masz więcej koszul jak prezydent Havel. Mówi, dam mu, no dobrze, daj mu tam ile chcesz. I kochanie moi, on potem każdą sobotę przychodził do nas. Na obiad, na nabożeństwo, tak? Potem inni brali go, bracia, siostry, na obiad też. Kaznodzieja wziął go nieraz, starszy zboru wziął go nieraz, też diakoni też brali. I moi mili, i raz jedziemy do domu i on się mnie pyta, Heniek, wiesz co, będę się u was chrzcił w waszym kościele, bo to jest prawda Boża, stuprocentowa. Zgadnij kiedy. A on powiedział, że w sierpniu to będzie. A ja nie wiedziałem, którego. Mówi mi, zgadnij. A ja mówię, domyślam się, że chyba masz wtedy urodziny. Tak jest. Tak, kochanie. Kochanie moi, jak często możemy mieć w sobie Boży charakter? Tylko w sobotę? Nie tylko. Tak. W każdy dzień. Tylko w takiej sytuacji, żeby komuś talerz zupy dać do zjedzenia, czy w innych sytuacjach też? W innych też. Tak. Otwórzmy jeszcze Słowo Boże. Pierwsza księga Samuela. Na pewno pamiętamy tą sytuację, o której teraz będę mówił. A jeszcze zanim to odszukamy, to powiem o Zacheuszu. Zacheusz też bogaty był i znał się z kim? No z tym bogatym młodzieńcem, prawda? Bo bogaci z bogatymi znają się dobrze, nie? I Zacheusz pragnął widzieć kogo? Jezusa, bo spodobał się mu charakter Chrystusa. Tak. I wszedł na co? Na drzewo, aby widział Chrystusa z góry, bo był bardzo niskim człowiekiem. I Pan Jezus przyszedł pod tą leśną figę, sykomorę i powiedział, Zacheuszu, zejdź, bo dzisiaj będę u ciebie gościł. I co wtedy Zacheusz powiedział? Dam połowę majątku, prawda? Ubogim, tak jak ja tym przeczeńcom dałem, prawda? Co powiedział jeszcze? A jeśli kogoś oszukałem, bo to był celnik, a on oszukiwał, prawda? Brał łapówki może, sam się przyznał do tego, to oddam 4 razy więcej. I Pan Jezus co mu na to powiedział? Dzisiaj stało się zbawienie w domu twoim. Tak. Odpuścił mu grzechy te, bo on to wyznał i żałował tego i chciał Chrystusa naśladować. I miał w sobie czyj charakter? Od tej pory miał w sobie czyj charakter? Chrystusowy, tak. A bogaty młodzieniec nie chciał mieć tego charakteru. Nie chciał ani grosza podzielić się z jakimś biednym człowiekiem, prawda? Straszne. No i odszukamy pierwszą księgę Samuela. Pierwszy rozdział. Pierwsza Samuela, pierwszy rozdział. No i tam znamy tą sytuację. Był pewien mąż z Ramy, z Pogórza Efraimskiego imieniem Elkana. I miał żonę Annę. Prawda? I ta Anna rodziła dzieci, czy nie rodziła? Nie rodziła. No to jest normalne, czasami jest to normalne, że kobieta nie może urodzić, nie? Albo jest chora, albo coś tam jest, że nie może urodzić, nie? I ten mąż czekał, nie wiem ile lat, bo tu nie pisze ile lat. I co zrobił w końcu? Ożenił się z drugą żoną. I ta druga żona urodziła mu dzieci, prawda? Miała na imię Penina. I jak się zachowywała ta Penina do Anny, pierwszej żony swego męża? Jak się zachowywała? Naśmiewała się, że rodzić tamta nie może.
Co jeszcze robiła? Przykrości wyrządzała jej wielkie, tutaj pisze, w wierszu szóstym czytam. Wyrządzała jej przykrości, upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją jaką? Bezpłodną. To Pan Bóg zrobił tak, że Anna nie mogła rodzić. Bo Pan Bóg jest najmądrzejszy. Wie dlaczego, co, kiedy. I Anna jak się zachowywała wtedy? Czy Anna wygrażała Panu Bogu za to? Czy odgrażała się tej konkurentce swojej? Nie. A co Anna robiła? Tu pisze dalej. Z goryczą w duszy modliła się i płakała. Tak. Czyli miała zaufanie do Pana Boga. Panie Boże, rozwiąż ten mój problem. Ja chcę mieć dziecko. Nie wiem, dlaczego nie mogę rodzić. Tamta rodzi, naśmiewa się ze mnie, poniża mnie. Bo w tamtych czasach żona, która nie miała dziecko, to jak była traktowana? Bardzo źle, poniżająco. Tak? I Anna modliła się. I Pan Bóg wysłuchał ją. Tak? I co powiedziała Panu Bogu w tej modlitwie, jakie przyrzeczenie Panu Bogu dała? Panie Boże, jeśli dasz, że ja urodzę dziecko, chłopczyka, to ja oddam Ci go na służbę do Twojej świątyni. Przepraszam. Tak. No i też tak było. Zaszła w ciąży, urodziła. Jak mu dała na imię? Samuel. Co to oznacza? Wysłuchany przez Boga to imię oznacza, prawda? Czy tu jest jakiś Samuel też? Nie ma? Ale jest Jeremiasz. Tak, jest brat, co ma na imię Jeremiasz. Pięknie, tak. No i moi mili, i ten Samuelek dorastał. Jak miał 12 lat, to mama jego, Anna, uszyła mu taki płaszczyk piękny, czy jakąś tunikę może, prawda? I oddała go dla kapłana Heliego, prawda? Tak, na posługiwanie w świątyni Bożej. A potem jeszcze miała 5 dzieci. Tak. Pan Bóg jej wynagrodził to. Tą jej pokorę, tą jej wiarę zaufania do Boga, prawda? I modlenie się. I nie odgrażanie się. Jaki Anna miała w sobie wtedy charakter? Boży, tak, kochani. Można czy nie można? W takiej sytuacji też mieć Boży charakter. Można. Tak. Można. Moi mili, Łotr na krzyżu jak szybko zdobył w sobie Boży charakter. Znamy tą sytuację. Są na Golgocie trzy krzyże. Na środku czyj krzyż był? Pana Jezusa. Dlaczego go dali na sam środek? Bo uważali go za największego przestępcę. Pana Jezusa kochanego. Tak potraktowali wtedy i Żydzi, i Rzymianie. I ludzie zaczęli naśmiewać się. I ci łotrzy też. Na początku dwóch się naśmiewało. A potem jeden co mówi do tego drugiego? Jak ty śmiesz tak się zachowywać? Ten niewinnie cierpi, a my winnie. I ten dobry Łot przyznał się do grzechów swoich, w swoich myślach. Żałował za nie i bronił Chrystusa przed tamtym Łotrem, tamtym, co naśmiewał się dalej. I co potem Pan Jezusowi powiedział, ten już dobry Łotr, niby do, tak można go nazwać? Panie, wspomnij na mnie, jak wejdziesz do królestwa swego. Tak. Czyli jaki miał charakter ten lepszy Łotr? No Boży charakter, tak. Przyznał się do grzechów swoich, prosił o wybaczenie i jeszcze bronił Chrystusa, tak. Żeby tamten się z niego nie naśmiewał. Czyli ile trzeba było czasu, żeby ten Łot przez przestępca prawa, żeby miał w sobie Boży charakter. Ile trzeba było czasu? Ile godzin? Ile lat? Minuty może, tak? Może minuty, a wystarczyło, nie? Czyli każdy człowiek może mieć w sobie Boży charakter, jeśli komu się podda? Bogu, Duchowi Świętemu.
I to jest wyjaśnione w książce Życie Jezusa. W duchu proroczym tam pisze, prorokini Boża, że ten Łot, zwany dobrym już, prawda, że ten Łot zaczął przemyślać nad swoim życiem i nad życiem Pana Jezusa. Na tym krzyżu zaczął przemyślać i przyznał się do grzechów swoich przed sobą i przed Chrystusem w swoich myślach. Żałował grzechu swego i prosił o przebaczenie. Panie, wspomnij nam, jak wejdziesz do raju. A Pan na to powiedział, mówię ci to dzisiaj, że będziesz w raju ze mną. Nie, że będziesz w raju dzisiaj, bo jeszcze sam Pan Jezus w raju dzisiaj nie był. Bo to był piątek, a zmartwychwstał dopiero w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, prawda? Ale dzisiaj obiecał mu to w piątek, że będzie w raju z nim. I on w to uwierzył i umarł spokojnie. Tak? Czyli miał charakter Boży nawet parę minut przed śmiercią, kochani moi. Można tak, tak. Powiem wam na koniec jeszcze jedno doświadczenie moje osobiste z cmentarza. Jak wiecie, że pracuję na cmentarzach i tam głoszę Słowo Boże też. Ludziom, co płacą mi za robotę, oni potem dzwonią do mnie. Każdy otrzymuje ode mnie 20 książek naszego wydawnictwa na różne tematy. Tematy zdrowotne, teologiczne, historyczne, biblijne, jakie tylko. No i moi mili, i miałem swoją torbę tam na narzędzia. Tam są dłutka widiowe, francuskie. Złoto w takich karteczkach malutkich, to jest taka książeczka, tu są karteczki, a tam są, jest złoto przylepione do tych karteczek. 24 karat, bardzo wysoki karat. I miałem tam miksjon, tak zwany klej francuski, do lepienia, do klejenia tych liter, żeby to złoto przylepić. Miałem tam linijki czeskie, a ręce polskie, tak. No i tą torbę grabarze mi gdzieś schowali. Tak. I pytam się, gdzie to jest? Nie wiedzą. Kierownik ich mówi, nie wiemy. I co byście wtedy zrobili? Jako adwentyści, jako dobrze wierzący, jako naśladowcy Pana Jezusa, jako chcący mieć w sobie Jego charakter. Co byście, siostro, co by zrobiło? Na pierwszym miejscu co mamy robić? Modlić się. Dobrze mówisz, kochana siostro. Tak? Modlić się. Ja się modliłem. Usiadłem na ławkę przed tą kaplicą cmentarną tam i modlę się. Panie Jezu kochany, Ty wiesz, gdzie ta moja torba jest schowana. Podejrzewam, że to grabarze zrobili. Nie wiem, czy na złość, czy chcieli za to pół litra wódki może. Może chcieli zobaczyć, jak ja się będę zachowywał wtedy. I wyjąłem z drugiej teczki, bo miałem taką teczkę drugą, gdzie mam zeszyt z umowami, gdzie mam Biblię. Tak? Otworzyłem tekst z księgi proroka Izajasza. Tam rozdział 41. Może pamiętacie ten tekst Słowa Bożego? Rozdział 41. I tam wiersz 10. I pisze tak. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię i dam Ci pomoc i podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Ucieszyłem się tym Słowem Bożym. I mówię, Panie Boże, Ty wiesz, gdzie to jest. A ja wcześniej przeszukałem dwie piwnice pod tą kaplicą, wiecie? I nie znalazłem. Tam były taczki tych grabarzy, łopaty, tam różne rzeczy, prawda? A torby nie znalazłem. I w tym momencie Duch Święty dał mi myśl. Napisz ten tekst jednej siostrze w Chrystusie. Sąsiadce naszej, blisko nas tam mieszkała, ona pracowała w szpitalu. Miała sobotę wolną. Ale miała takie koleżanki, co przeszkadzały jej. Nie, i tak nieraz opowiadała, prosiła o modlitwę w
tej sprawie. Tak jak Anna też się modliła. No i ja napisałem jej tak SMS-a. Miła Drachomirko, posyłam ci taki tekst z Księgi proroka Izajasza. Niech Pan Bóg ci błogosławi. Po czesku się mówi Pan ci żegnej, czyli błogosław. No i dobrze. I ona odpisała mi szybko. Miły Henryku, przyszła ta SMS-ka w prawy czas. Czyli w dobrym czasie. Tak, w odpowiedniej porze. To ją bardzo posiliło, wzmocniło. I ja mówię, Panie Boże, to dzięki ci za to. Miałem łzy w oczach z tej radości, że moje nieszczęście stało się komuś czym? Szczęście, tak, posilenie. Ja mówię, Panie Boże, to dzięki ci za to, ale Panie Boże mój kochany, ja mojej torby dalej nie mam. Tak. I modlę się dalej. Panie Boże, proszę cię, daj, żebym ja tą torbę znalazł. No bo to jest mój majątek, tam drogie rzeczy zawodowe, nie? I wiecie co? I Duch Święty powiedział mi, idź, skontroluj jeszcze raz. Te piwnice. A pytam się, diabeł śpi czy nie śpi? Nie śpi. I apostoł Piotr do kogo przyrównał diabła? Do jakiego zwierzęcia? Do lwa. Że jako co takiego? Jak ten lew się zachowuje? Do lwa ryczącego przyrównał, tak. Kochanie moi, i diabeł nie śpi. I diabeł dawał mi myśli, no po co chcesz szukać jeszcze raz? Przecież nie ma. Myślę sobie, o nie, nie. Jak pisze w Słowie Bożym, Piotr i Jan powiedzieli przed sądem żydowskim, przed Sanhedrynem, kogo trzeba więcej słuchać? Boga czy ludzi? Boga trzeba więcej słuchać, tak. Powiedziałem, Panie Boże, pójdę jeszcze raz i przeszukam te dwie piwnice. I idę, odsuwam taczki, odsuwam łopaty, tam deski równe nie ma. Druga piwnica, patrzę, nie ma. Wiecie co? Oni zawsze mieli taki chodnik, mieli, jak był pogrzeb, rozwijali go, żeby tak ładniej to było. I zawsze go pozwijali pięknie. A teraz był taki pognieciony, rzucony tak, na tym była drabina, łopaty. Pomyślałem sobie, co oni taki nieporządek tu mają. I zacząłem ten porządek robić. Odsuwałem tę drabinę. Te łopaty, ciągnę ten dywan, patrzę, teczka moja tam była, tak? Uklęknąłem tam, dziękowałem Panu Bogu. Poszedłem do tego kierownika grabarzy, mówię, Boguś, wiesz co, już mam, znalazłem. Gdzie było? W piwnicy schowane. A to oni takie baraby schowali ci to. Baraby to są takie barabasze po czesku mówiąc, wiecie. Tak. Moi kochani, oni czekali na to, jak ja będę reagować. Tak. Czy będę przeklinał, bił się z nimi, czy dam im pół litra wódki może? Nie, 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 nie. Zawsze jak mamy reagować w każdym nieszczęściu? Po Bożemu, po Bożemu. Modlić się, mieć zaufanie do Pana Boga, prawda? Prosić Go, a Pan Bóg da zwycięstwo. Ilu ludziom Pan Bóg może dać zwycięstwo? Wszystkim. Jeśli się, co takiego? Jeśli oni poddadzą się Panu Bogu, jeśli proszą Go o to, prawda? Tak, to Pan Bóg daje zwycięstwo. Apostoł Paweł był kamienowany, siekany rózgami. 39 razy dostał baty rózgami. Raz kamienowany, dwa razy okręt z nim się rozbił, prawda? Dzień i noc w głębokości morskiej był w morzu śródziemnym. A co Paweł pisze na końcu? Filipensów 4,13. Co tam pisze? Wszystko mogę w kim? W Chrystusie, który mnie posila. Tak, kochanie. Byłem posilony. Tamta siostra też. I wy też. I życzę wam tego samego posilenia od wspaniałego Pana Boga. Chrystusa, Zbawiciela naszego, tak. Od Ducha Świętego, od mocy Jego, tak. Niech Bóg Święty błogosławi was na wieki wieczne. Amen.